After finding zdobyliśmy the gold, złoto. And i je straciliśmy. Wylądowaliśmy na bezludnej wyspie bez jedzenia. Mogliśmy tylko spędzać czas ze sobą. Szczerze mówiąc, to był raj. Chrzczecie Płotkolandia. Ale co dobre, szybko się kończy. Co my tu mamy? Uratowali nas. Wtedy sprawy przybrały zły obrót. On pracuje dla mojego taty. Co ty robisz? Wylądowaliśmy na Bahamach. Straciliśmy kij. Znaleźliśmy mojego tatę. Myślałem, że nie żyjesz. I w końcu jakimś cudem wróciliśmy do domu. Dobrze jest wrócić. A właśnie, Rafe miał własne sprawy na głowie. Sprzedam złoto, a ty mnie nie powstrzymasz. Wśród płotek trwały awantury. Zostaw go. A duży John szykował wyprawę po największy skarb świata. Duża rzecz. Złote miasto. Eldorado. Nie był jedyny. Niejaki Singh też ostrzył sobie zęby na skarb. Eldorado to moje przeznaczenie. Porwał mojego ojca. A Płotki i Ward podążyli za nimi do Ameryki Południowej. Tam znaleźliśmy największy skarb. Udało się. Ale musieliśmy poświęcić coś cenniejszego niż złoto. To dla ciebie. Duży John zatonął ze swym statkiem, ale pociągnął za sobą Singha. Myśleliśmy, że już po wszystkim. Ale straciliśmy Warda. Z kieszeniami pełnymi złota wróciliśmy do Outer Banks. I wszystko wróciło do normy. Prawie. To nie koniec historii. Dzień kapitana. To jej początek. Jakiego kapitana? Czarnobrodego. A niech mnie.